Droga od zwykłej zabawy po problemy z uzależnieniem od alkoholu nie jest długa, a niestety liczby na izbach wytrzeźwień czy w szpitalach mówią same za siebie. Dziś Światowy Dzień Trzeźwości. To okazja, żeby nie pić, a dla tych, którzy mogą mieć problem z alkoholem, do refleksji i zmiany swojego życia. Paweł Jędrusik. W poniedziałek przed południem sale Izby Wytrzeźwień w Katowicach były w większości puste. Jednak tylko w 2023 roku trafiło tu prawie 5 tysięcy osób. To kilkanaście osób dziennie i nie dzieje się to tylko w weekendy. Kiedyś w latach ubiegłych rzeczywiście weekendy były mocno oblężone. Była to znaczna ilość pacjentów. Nawet dochodziło do 35-38 osób. Teraz ta reguła się już zatraciła. Czasem teraz w tygodniu potrafi być około 20-30 osób, a weekend nie jest wcale już tak mocno oblegany. Mocno oblegana jest też Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu. Tam liczby są jeszcze większe. 8600 osób w rok, a tylko do końca marca 1700. Jeśli ktoś myśli, że ci, którzy mają problem z alkoholem, to brudne, ubrane niechlujnie i śmierdzące osoby, często będzie w błędzie. Stare czasy może tak było, teraz jest zupełnie inaczej. Owszem, zdarzają się osoby bezdomne. W tamtym roku to było około 1300 osób. Na 8000 uważam, że to jest mała ilość. Osoby, które tu trafiają, często już mają poważny problem z alkoholem, ale zrozumieć, że ktoś potrzebuje pomocy, wcale nie jest tak łatwo. Z reguły jest tak, że wszyscy dookoła już widzą problem za wyjątkiem samego zainteresowanego, bo niestety ta choroba tak działa, tak funkcjonuje, że zamazuje rzeczywistość, pozwala żyć w jakiejś ułudzie i żyć jakimiś sloganami typu pije kiedy chce. Pomoc można uzyskać choćby właśnie we wspólnocie anonimowych alkoholików. Problemy z alkoholem nie dotyczą już tylko dorosłych. Trafiają do nas dzieci, które mają i powyżej 3 promili alkoholu też. Niepokojące dla nas są dwa zjawiska. Po pierwsze, że wiek dzieci, które trafiają do nas, jest coraz mniejszy, czyli zdarzają się upici 9, 10, 11-latkowie. Światowy Dzień Trzeźwości to dobra okazja, żeby zastanowić się, czy nasze picie na pewno jest bezpieczne i pod kontrolą, czy może jednak mamy problem i potrzebujemy fachowej pomocy, a z tej warto skorzystać i nie ma się czego wstydzić.